5.55, Marcin Kowalski, dzień dobry, poranek w TVP Info. Dzisiaj niedziela, 13 dzień kwietnia, 103 dzień roku. Wschód słońca 5.44, zachód słońca 19.29, a program zaczynamy od tragicznego bilansu minionej nocy. 7 osób zginęło, 2 zostały ranne w nocy z soboty na niedzielę w wypadku samochodu osobowego Renault Megane Scenic, który wydarzył się w miejscowości Klamry koło Chełmna. To jest kujawsko-pomorskie. Auto na łuku wypadło z drogi i uderzyło bokiem w drzewo. Do tej informacji będziemy wracać już za moment w serwisie informacyjnym. A dzisiaj poranek w TVP Info w Kudowie Zdroju. Przed nami dwa ważne wydarzenia związane z hasłem Polska w Unii Europejskiej. Za chwilę 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nieco później wybory do Europarlamentu. Będziemy w wielu miejscach w Polsce, a zaczynamy właśnie od Kudowy Zdroju, a tam porankowa ekipa. No i Marek Czyż. Marku, dzień dobry. My w Kudowie Zdroju. Trochę dla Państwa na tę porę dnia na słowo honoru, bo jeszcze przed wschodem słońca, no po wschodzie słońca, ale chyba jeszcze nie tu, bo tu ciągle chmurnawo i trochę ciemnawo, ale to się zmieni i kiedy słońce wstanie, to pokażemy stąd Państwu wszystkie barwy lipca, kwietnia, maja. No zima szczęśliwie za nami, ale zimę też pokażemy, bo Polana Jakuszycka rzut beretem stąd, a ona też proponuje i kuracjuszom i sportowcom wszystkie cuda zimy. Dlaczego właśnie tu? Nie ma specjalnego powodu, bo tych miejsc do pokazania w ciągu tego dziesięciolecia od wejścia do Unii Europejskiej cała masa takich, które mają się i czym pochwalić, co pokazać, bo przez 10 lat bardzo wiele się pozmieniało. A tu jesteśmy choćby dlatego, żeby Państwu zaprezentować, jak się to miejsce zmieniło. To jest park kuracyjny, za nami pijalnia, to miejsce i ten element Kudowy, którą Kudowa słynie. Jest tutaj tej wody całe mnóstwo. Zaglądamy do studni, ona jest dowodem na to, że i na pewno nie zabraknie. W najrozmaitszych asortymentach kuracjusze mogą się no tutaj raczyć. Myśmy ich wczoraj spotykali, chwalą sobie to miejsce o tej porze dnia. Mówimy o tym, że będziemy przypominali te dziesięciolecia, to dziesięciolecie, które minęło w Polsce pod znakiem wielkich, wielkich zmian. Początek maja to będzie kulminacja obchodów. Nie jesteśmy w stanie pokazać Państwu wszystkich elementów i Kudowy, i tego województwa, mowa o dolnośląskim, które cieszy się wszystkimi przewagami związanymi z byciem w Unii Europejskiej, więc umówmy się, że zamykamy to w takiej prezentacji, którą no dobrze, nazwijmy wizytówką województwa. No my przy jezdni możemy sycić oczy i ducha widokiem tych wszystkich cudowności. Ci, którzy mieszkają, znają te miejsca doskonale. Mamy taki plebiscyt. Mogą Państwo wybrać najpiękniejsze miejsce, które Waszym zdaniem najmocniej zasługuje na podkreślenie w tym dziesięcioleciu. Wybór jest mniej więcej taki. Nie? Pewnie, że ładnie. Wybierajcie, drodzy Państwo. W ciągu tych najbliższych dni będziemy odwiedzali różne miejsca w Polsce. Takie prezentacje na pewno nie jeden raz. Piękna pogoda. Piękna Monika, dzień dobry. Dzień dobry, miły Marku. Monika do nas dotarła i mówi rzecz straszną. W Warszawie cieplej czy zimniej niż tu? W Warszawie, co ciekawe, jest zimniej, 4 stopnie, a w Kudowie Zdroju 8 stopni w tej chwili. No jest pochmurno faktycznie, ale nie ma wiatru i żeby oddać trochę Państwu tego klimatu, słychać bardzo mocno ptaki. To cisza na chwilę. Słychać? Słychać, musi być słychać. Coś tam jeszcze w tle słychać, ale tak jest, tak bywa. Tu się życie budzi do działań. Dobrze, co pół godziny Monika z Państwem z dobrymi wiadomościami z całą pewnością. Halo Warszawa. Aleksandra Rosiak, dzień dobry, zapraszam na serwis. 7 osób zginęło, a 2 zostały ranne w wypadku samochodu osobowego Renault Megane, który wydarzył się w nocy w miejscowości Klamry koło Chełmna w województwie kujawsko-pomorskim. Auto na łuku wypadło z drogi i uderzyło bokiem w drzewo. Tyle w serwisie. Ola, dziękuję bardzo. Dzisiaj w poranku do 10 mniej polityki, ale sporo o Unii Europejskiej. Jesteśmy w Kudowie Zdroju. Sprawdzamy, jak zmienia się Dolnośląskie 10 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Za chwilę będziemy tam wracać. Wcześniej także stamtąd informacje o pogodzie. Thank you.
Jesteśmy w Kudowie Zdroju. Krótki raport pogodowy. Tutaj jest pochmurno, na termometrach około 7-8 stopni. Co ciekawe, w Warszawie jest znacznie chłodniej. W tej chwili na termometrach tam około 3 stopni. Najzimniej w Katowicach minus 1, najcieplej w Zielonej Górze 10 stopni. Deszcz pada w tej chwili tylko na wybrzeżu. A z nami tutaj są konie kuracjusze. Czy turyści mogą jeździć konno nie tylko w bryczkach, ale też i w siodle? I co ciekawe, przed chwilą dowiedzieliśmy się, że konie wyczuwają pogodowe zmiany. Kiedy zbliżają się opady deszczu, silny wiatr albo nawet burze, wtedy konie bardzo chętnie ciągną do stajni. No najwyraźniej te chcą zostać z nami, więc może nie będzie tak źle z tymi zapowiedziami deszczu. Synoptycy też mówią, że opady raczej nie powinny być ulewne, ale do rzeczy. Spójrzmy na pogodowe mapy, zobaczmy jak to wygląda. Nad Polskę od zachodu wkracza front atmosferyczny, więc mogą się dzisiaj pojawiać opady deszczu. Jeszcze nie zagrzmi, burz spodziewamy się dopiero jutro, ale opady deszczu przed południem już będą się pojawiać od wybrzeża przez Pomorze, Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk. Rozpada się także i tutaj w Kudowie Zdroju. Opady deszczu około południa pojawią się miejscami również na Mazowszu, na Suwalszczyźnie czy na Podlasiu. Poranek z pewnością będzie w wielu miejscach rześki. W ciągu dnia temperatura ma być od 11-12 stopni w północno-wschodnich regionach do 14-15 w głębi kraju. Najcieplej będzie w Wielkopolsce, tam około 16 stopni. I co ciekawe, po południu deszczowe chmury przesuną się z nad zachodnich regionów nad wschodnie województwa. Tam będą się pojawiać przelotne, raczej nie za mocne opady deszczu. Wiatr słaby, najwyżej umiarkowany z kierunków zachodnich, a ciśnienie lekko się obniża. W Warszawie 1000 hektopaskali w południe. Do zobaczenia. W Kudowie Zdrój dzisiaj, Kudowie Zdroju dzisiaj jesteśmy. Teraz 12 minut po 6, no to ryba od rana. Marku, witamy raz jeszcze. U mnie proszę się nie dziwić, ale to nie jest łatwe zachowanie ślinianek w poprawnej formule. Pan Edward Gorczyński z nami, jedna z tych osób, które będziemy dzisiaj Państwu prezentowali. Miłośnik lokalnej kuchni, jej piewca, ale też człowiek niezwykle umiejętny. Opiszę Państwu dziś o poranku specjalité de la maison tego miejsca na świecie, czyli pstrąga, gdybyście Państwo nie widzieli. Dzień dobry, panie Edwardzie. Niech pan sobie nie przeszkadza, ja tylko będę pytał, a pan będzie odpowiadał. To coś podobno pływało jeszcze wczoraj wieczorem w stawie. Tak, to jest wczorajszy połów wieczorny. Świeżusieńka rzecz. Świeżutka ryba. W tej chwili jak raz przygotowuję pstrąga, będziemy gotowali tego pstrąga. Gotowali? Tak, zaraz go właśnie tylko ładnie zwiniemy, żeby po prostu ugryzł się w ogon, które musimy go tak ładnie zmaltretować, zwinąć, żeby on po prostu sobie się ugryzł, żeby się ugryzł w... To jest oczywiście jedna z tych możliwości, którym można poddać tę rybę, bo w ciągu tego naszego porannego spotkania tych sposobów na pstrąga po kudowsku pokażemy Państwu co najmniej kilka. Mamy tu absolutnie cały repertuar i naczyń, i narzędzi, i palenisk, na których to wszystko będzie można przyrządzić. Skąd taka tradycja, że pstrąg akurat tutaj? Proszę Państwa, no więc pstrąg kłodzki w tej chwili staje się... Nawet tak się nazywa. Tak, to jest, staje się coraz bardziej modny. I po prostu mamy dość sporo łowisk, tu nawet na terenie Kudowy i nie tylko, w ogóle na terenie całej Kotliny Kłodzkiej, gdzie można po prostu sobie rybę złapać, później od razu poddać, żeby usmażyli, czy ewentualnie innej obróbce poddali. I po prostu ten. I ten będzie gotowany. Ten jak raz... Pobiegaliśmy, no załóżmy, że tak. Mówiłem o poranku, że polana Jakuszycka i bieg Piastów to rzut beretem stąd, no nie tak całkiem, to około stówy, o czym mnie przekonuje pani Barbara Wierzbicka z Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Biatlon Jakuszyca, dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Pamięta pani taki moment, kiedy tam zjechało się najwięcej sław i gwiazd sportu? Znaczy generalnie u nas odbywa się Puchar Świata, który był 2012 i 2014, także no, sławy z całego świata. No, nasza olimpijka Justyna Kowalczyk, którą my gościmy w obiekcie i która trenuje na naszych trasach. Daliście radę, widziałem, że przy dużej, choć czasem rozpaczliwej pomocy lokalnych okolicznych mieszkańców udało się ten śnieg zgromadzić i wszystko odbyło się jak należy. Ciężką naszą pracą, bardzo naszą ciężką pracą, ale zdobyliśmy i zrobiliśmy około 15 km tras biegowych. Także Puchar Świata odbył się
Perfekt. Co jest najbardziej kosztochłonnym przy modernizacjach, przy rozwijaniu transbiegowych w takim miejscu jak Polana Jakuszycka? Szkoda, bo nie mamy rolkostrady, ale przyjeżdżają na rower, Nordic Walking, w taki sposób uprawiają sport. Nordic Walking to jest też coś, co jego wyznawcy znajdą u Pani? Tak, no w zeszłym roku były Mistrzostwa Świata w Nordic Walking u nas, które odbyły się właśnie w Jakuszycach. Są trasy fajnie przygotowane po prostu pod Nordic Walking. Barbara Wierzbicka, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Biathlon Jakuszyce, była naszym ekspertem dziś rano. Bardzo dziękujemy. Halo, 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 halo. Zapraszamy do nas. Tak samo, zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Podejdźcie do nas, bo minęliście nas jakby nigdy nic, tak całkiem bezceremonialnie. Ja nie po to was wywoływałem, żebyście mnie po prostu mieli minąć. Dzień dobry Państwu. To jest taki codzienny wasz rytuał, czy wyjątkowo całkiem w parku o tej porze? Codzienny, regularny. Co niedzielę, bo wtedy mamy czas. A ile da się przebiec tak po tym parku? Godzinkę. Ja pytam o kilometry, a nie o czas. Kilometry. 3-4. Do... 3:42, poranek TVP Info. Budzi się Warszawa, budzi się Polska. W szczególności dziś budzi się Kudowa, Zdrój, a tam na miejscu Marek Czyż i porankowa ekipa. A my już dawno obudzeni. Nie sposób się tu nie obudzić zresztą w takim miejscu i w takim czasie. W takim miejscu jeszcze nie siedziałem. Miałem jak Państwo. To jest kozioł prawdziwego zaprzęgu. Pan Krzysztof Danieczki, nasz gospodarz ze stajni zaprzęgowej. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Ja rozumiem, że te ścieżyny parkowe to nie jest miejsce przeznaczone dla tego zaprzęgu, ale ma pan tu gdzie jeździć. Tak, ja tutaj po pierwsze po parku nie jeździmy ze względu na zakaz pana burmistrza, może i słusznie, a staram się jeździć po tych miejscach, gdzie trudno dojść, a można ciekawe miejsca zobaczyć. To co pan pokazuje tym, którzy zasiądą tam z tyłu najczęściej? Tutaj są, proszę bardzo, idą. Tutaj na przykład są miejsca takie ciekawe, gdzie można zobaczyć panoramę miasta z góry. Bo to samochodem tego nie obejrzy, bo za szybko, a na nogach to nie każdy ma siły i chęć. A te dwie panny, które nas prowadzą, to w jakim wieku? Ta po lewej stronie to jest Bona i ona ma 13 lat, ta druga to jest Laura i ma 9 lat. A gdyby... Pan się wsłuchuje czasem w to, co mówią turyści tam z tyłu? Jak oni komentują to, co pan im pokazuje? Tak, i z reguły są zadowoleni, bo no, nie znają tych miejsc i przewodnik też tam ich nie prowadza, no bo to jest, mówię, dość daleko. To jest taka trasa, którą robię, to jest około 7-8 kilometrów, więc dla zwykłego piechura nieprzyzwyczajonego to jest trochę dużo. Z pewnością wracam w to miejsce. Już tu dziś byliśmy, ale jeszcze będziemy nieraz z całą pewnością. Edward Goczyński, nasz kulinarny bohater dnia i pstrąg na wszystkie sposoby. Padać zaczyna. To niczego dobrego nie wróży, ale my pod dachem. To jest ta ugotowana sztuka. Tak, te pstrągi już się ugotowały. Właśnie zdegustujemy w tej chwili. Pachną pięknie. Rybą, jak się należy i to z warzywami. A ten rosołek to też do jedzenia? Tak, też rosołek do jedzenia. I po prostu już pokazuję, jak my to podajemy. O. Proszę bardzo, to już, o. Nie mają Państwo pojęcia, jak tu pachnie. Tak. A to jest taka normalna zupa rybna, to co zostało po nim? To jest właśnie bulion, który trzeba będzie wypić. Myślę, że na co on jest warto. Dobry? Mam kilka podejrzeń. Ach, nie wiem. Ale na pewno jest taki zdrowy, tym na jarzynach z ryby. Trochę nam się rozlało, ale nie szkodzi. Przepraszam. O, nie. I to jest pstrąg gotowany, a ja rozumiem, że pan się specjalizuje w pstrągu jako takim, więc pewnie ma pan swoją ulubioną postać pstrąga. Proszę bardzo. I oczywiście życzę smacznego. Edward Gorczyński był naszym gospodarzem, ale wrócimy tu z całą pewnością jeszcze. I proszę bardzo. Zostawiamy tutaj was, nasi koledzy w Warszawie. Czyli tak to jest, wygląda w komplecie. W takiej rozpaczy. Proszę bardzo, tutaj o. Marek Czyż w Kudowie Zdroju, porankowa ekipa tamże. I pstrąg. I pstrąg, o poranku. A, pstrąg. Nie wiem, takiego pstrąga to by się zjadło. Ale nie wiem, czy dałbym Łódzkiego radę. Tak wcześnie? Tak wcześnie, chyba że na później. No dobra, serwis informacyjny za moment, a oczywiście do Kudowy Zdroju będziemy wracać tuż po serwisie.
A my wracamy, ale już w ciepełko, jak Państwo widzą. Nie tylko dlatego, że pada, ale także dlatego, że zmieniamy temat naszej opowieści o Kudowie Zdroju. Tu cała masa atrakcji w plenerze, już je Państwo widzieliście. No dobra, lepiej wyglądają przy lepszej pogodzie, ale czasem tak bywa. To miejsce, a więc wnętrze pijalni, to jest sceneria, w której rozgrywa się sztuka przez ogromne S. Konkurs Moniuszkowski corocznie. Od ponad 50 lat znakomitości wokalne z całego świata przyjeżdżają tutaj, aby śpiewać repertuar naszego znakomitego rodaka. Może tak trochę powiedzieć, tak. Proszę Państwa, to będzie próbka tego, co mogą Państwo, czego mogą Państwo wysłuchać, gdybyście Państwo znaleźli czas i ochotę, aby tu się zjawić wtedy, kiedy konkurs w pełnym pędzie. Posłuchajmy. Piano nessuno sentirà, il nostro amore lo viviamo io e te, nessuno sa. To Kudowa Zdrój, choć klimaty mogą się Państwu kojarzyć z obrazem Ojca Chrzestnego i Sycylią. Ale będziemy do Kudowy Zdroju wracać, tam ekipa porankowa. Za chwilę natomiast informacje w serwisie w TVP Info w poranku. Ma 35, tyle w serwisie. Bardzo dziękuję, Mola. Dziękuję. Tragedia na pustej drodze w zasadzie i na nieszczególnie niebezpiecznym odcinku drogi. Jednak najprawdopodobniej, tak przynajmniej mówi policja, że to była nadmierna prędkość i brawurowa jazda. No i oczywiście złamanie przepisów, bo za dużo osób w samochodzie, to z pewnością też nie pozostaje bez wpływu. Poranek TVP Info. Za chwilę wracamy do Kudowy Zdroju. Tam porankowa ekipa, między innymi także informacje o pogodzie właśnie stamtąd. Kierowniczka nasza jest bardzo miła pani. To widać. Jest pani tu drugi raz, więc jak rozumiem, pani potrafi porównać ten czas, kiedy była pani tu wcześniej i teraz. Tu się zmieniło sporo? Tu w zameczku. Nie było basenu, jak ja byłam ostatnio, a teraz już jest basen. Już jest to duży plus, bo już jest basen teraz, a przed tym nie było. A plan na dziś jaki? Jak zwykle. Śniadanka i posiadańsku. Do kościoła. No nie wiem, jakiś five wieczorem, jakieś towarzyskie spotkanie. Coś o 15 jakieś występy będą. O, będzie, tak, będzie w teatrze występ, to będzie dla dzieci, będzie w kościele o 15. O 15 w kościele 16 będzie też. Nie możemy się nudzić. No, ale dancing, takie historie, coś tam. A do dancing, no trochę posyć jest, to nie chodzimy. Drogie panie, życzę udanego dnia, udanego spaceru, obyśmy nie zmokli wszyscy. Wszystkiego dobrego panią życzymy. Dziękujemy za rozmowę. A tam każdy jest dobry. Niech będzie udany ten spacer. Bardzo panią dziękuję. Nie mówiłem o tym przy okazji odwiedzania naszych kolegów z Rancho Montana, że kiedyś dawno, dawno temu uczono mnie, że zapach stajni to jest zapach, który znakomicie robi na górne drogi oddechowe. Jeszcze lepiej robi Centrum Pulmonologiczne w Wałbrzychu. Zapraszamy. Ciekaw tego, kto i czym nasycał te miejsca przez całe stulecia. Zapraszamy do muzeum. Krzysztof Hilarski, dyrektor placówki. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Tutaj sprostowanie, pracownik naukowy, dokładnie adiunkt muzealny. A, może w przyszłości. Drodzy Państwo, Telewizja Polska w paśmie porannym. Wracamy do Warszawy. Marek Czyż w Kudowie Zdroju i cała porankowa ekipa. Będziemy tam oczywiście wracać. A teraz w poranku w TVP Info czas na serwis informacyjny. To już za moment.
Temperatura 8,6 stopnia Celsjusza. Odczuwalna minus 8,6 stopnia Celsjusza. Żarcik. Monika Andrzejczak, wszystko to Państwu wyjaśni. Dzień dobry. No, jest dużo wilgoci po prostu tutaj w tym miejscu. Pada deszcz, ale słaby. Na szczęście nie ma wiatru, bo byłoby jeszcze gorzej. Ale te chmury, które są teraz nad zachodnią połową Polski, przesuwają się stopniowo na wschód. Spójrzmy na pogodowe mapy, zobaczmy, jak to będzie wyglądać w ciągu dnia. Na zachodzie w pierwszej części dnia będzie więcej ciemnych chmur, chociaż nad Szczecinem już się rozpogodziło, chmury się porozrywały i nawet wróciło słońce i tam jest teraz około 8 stopni. Po południu chmury z nad zachodniej Polski przesuną się nad wschodnią połowę kraju. Tam będzie padać deszcz, ale padać ma z przerwami. W tym czasie na zachodzie już się rozpogodzi. No i temperatura będzie rosła wczesnym popołudniem. Spodziewamy się od 11 stopni w Gdańsku do 16 w Wielkopolsce. Wiatr na szczęście w tych warunkach będzie słaby, a ciśnienie tylko trochę spadnie. A podobno będą burze, ale to dopiero jutro, więc mamy burze, kawał to, tak, czasu. Jutro i dużo tych burz będzie na zachodzie i w centrum Polski. Aż się wierzyć nie chce. Będzie przy 10 stopniach. Aż tu dolatują zapachy z tamtego miejsca. Widzą Państwo w tle, tam się śniadanie przygotowuje dla wybranych. Będziemy tam za chwilę. Dziesięć minut po godzinie 8, a my teraz przenosimy się ponownie do Kudowy Zdroju. Tam jest Marek Krzyż i cała porankowa ekipa. Marku, narobiłeś nam takiego apetytu tym pstrągiem od rana, mimo że ryba na śniadanie nie każdy może lubi, a tobie smakowało? No, jeszcze nie kosztowaliśmy wszystkiego. Ryba na śniadanie to nie jest taki zły pomysł. Pan Edward Górczyński nas o tym przekonuje. I niech pan nam powie, bo widzę, że prażą się migdały. To jest preludium do kolejnej odsłony. Tutaj właśnie prażymy migdały na maśle. Teraz dosypiemy świeżego ogórka. I tylko jeszcze dwie minutki. Trzeba to razem po prostu przemieszać. Dosypiemy tylko białego pieprzu troszeczkę. I podamy to właśnie z tym pstrągiem a la cobra. Mają Państwo pojęcia, co tu się dzieje? Tam na grillu ziemniaki przekładane boczkiem, warzywa pieczone, tu pstrąg a la cobra, tu pstrąg z rusztu, tu jeszcze pstrąg gotowany, który będzie konsumowany przez resztę ekipy za chwilę. Mówi się coraz trudniej, głodni wszyscy coraz bardziej. Tutaj ziemniaczki z boczkiem. Chcielibyście tą rybkę na śniadanie? Chcielibyście. Jeszcze bardzo. No i do tego damy jeszcze raz dwa cytrynkę. O. Proszę bardzo. I to wszystko nie koniec. Drogie panie, ale też drodzy panowie, bo panowie to równie co najmniej dobrzy kucharze jak panie. To nie są trudne przepisy. Myślę, że kiedy państwo się wsłuchiwali i wsłuchują albo i przyglądają temu, co tu się kulinarnie wyprawia, no to nie trudno dojść do wniosku, że do zapamiętania zbyt wiele rzeczy nie zostało. A smakowitości i zapachy takie, że szkoda poranka. Na razie tłoku tu nie ma, więc skrzętnie korzystam z okazji, kiedy mogę się tu sam obsłużyć i tego pokosztować. Woda lecznicza zimna, śniadecki. Spragniony. Na pewno pragnienie zaspokoi, ale smak nazwałbym go kontrowersyjnym. Popróbujemy trochę inaczej. Tym razem woda lecznicza ciepła, śniadecki. No ma to swój urok, z całą pewnością. Sięgnijmy jeszcze po tę. Woda lecznicza zimna marchlewska. Wszystkie mają bardzo podobny metaliczno-kwaśny smak. Co leczą, nie wiem. Pozostaje tu do spróbowania woda lecznicza ciepła marchlewska. Podobne smaku wszystkie, niespecjalnie jest cieplejsza od tamtej, ale może to jest kwestia tylko nazwy. Zapraszamy. Wszyscy, którzy tu byli, wiedzą doskonale, że trzeba trochę czasu tu spędzić, trochę tej wody wypić, żeby móc odczuć jej zdrowotne działanie. Bladym świtem, kiedy się z Państwem witaliśmy, zachęcając do tego, abyśmy się zapoznali z tym, jak się Dolny Śląsk zmieniał, proponowaliśmy Państwu taki plebiscyt, w którym pokazujemy te miejsca, którymi Dolny Śląsk słynie i które warte są tego, aby na nie zagłosować w plebiscycie, który ma wskazać te najpiękniejsze. Przypomnijmy. To już Państwo znają i adres, i potencjalne propozycje na zwycięzców. My ciągle w pijalni, bo się nie możemy od tego źródełka oderwać. Grosze, dosłownie grosze kosztuje ta kuracja.
specjalny cennik, specjalny regulamin korzystania z tych pijalni jest mniej więcej taki. Jednorazowy pobór wody dla celów kuracji pitnej, dla osób dorosłych, to pół litra bezpłatnie. Jednorazowy pobór wody dla celów kuracji pitnej dla dzieci do lat 6 pod opieką. Kuracjusze i goście po okazaniu karty zabiegowej Zespołu Zdrowiska Kłodzkich S.A. ze zleconym zabiegiem kuracji pitnej. Osoby przebywające w obiektach Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich po okazaniu karty gościa oraz goście Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. po okazaniu innego dokumentu uprawniającego do kuracji pitnej. Warunki, które opisują możliwość bezpłatnego korzystania z tych źródeł. Poza tym każdy, kto tylko chce, kto czuje taką potrzebę albo kto ma takie lekarskie zalecenie, może tu przyjść i dowoli korzystać z tych źródeł, ale musi za to wnieść niewielką, dosłownie groszową opłatę. Na zdrowie, koledzy z Warszawy, na zdrowie. To czekamy na odrobinę tej wody. Marek Czyż, Vel Curatius. Chwilowy, w każdym razie w Kudowie Zdroju można pić wodę z kranu, kranów właściwie różnych. Woda do wyboru i do smaku. Będziemy wracać do Kudowy Zdroju za kilka minut. Teraz czas na serwis. Dziewiąta 14, poranek TVP Info. Dzisiaj jesteśmy w Kudowie Zdroju. Tam jest Marek Czyż i porankowa ekipa. I będzie i smacznie, i zdrowo, i międzynarodowo. O tym wszystkim teraz, Marek. Dzisiaj teraz tam tego nie chcę już, nie? My tu sobie prowadzimy kulinarne gawędy z panem Medwardem Gorczyńskim, naszym mistrzem kuchni rybnej. Bo jak już słyszeliśmy, to nie tylko pstrąg, bo także inne ryby, ale ten pstrąg w tylu wariacjach, że w zupełności wystarczy. Czują państwo wino? Znaczy, gdzie państwo czują? W telewizji się nic nie czuje. Ja czuję. Por, w nim wino, już zdążyło się zredukować albo odparować, jak inni wolą. Teraz śmietana i z tego będzie co? Takie por duszony z winem i śmietaną, taki właśnie delikatny sosik i na tym podamy te filety upieczone. I teraz tylko przyprawię raz dwa jeszcze białym pieprzem tutaj te por. A to strasznie dużo. Nie. Będzie pikantne. Dziś tylko spacery. Dziś tak, dom bardziej. I to nie jest tak, że bardzo chciało się już stąd wyjechać i chciało się pochodzić tu jeszcze po tych uliczkach? Przy tej pogodzie nawet? No przy tej pogodzie może jednak nie. Ale tu jesteś. Ale tu jestem i jeszcze będziemy wracali do Polanicy, gdzie tam śpimy, więc pewnie tam jeszcze sobie gdzieś, może bardziej pojeździmy, to będzie taki window sightseeing. No to jest dobry pomysł na te okolice, bo rzeczywiście za każdym window widać tu takie rzeczy, że dech zapiera. Margaret była z nami. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dobrego spaceru życzymy, nawet w tym lekkim deszczyku. Nawet w samochodzie. To zróbmy tak, ja parasol przekażę, bo mnie będzie wygodnie bez parasola, a tobie będzie na pewno ładniej z parasolem. Ale jeszcze może tak. Okay. Przez chwilkę. Dobrze. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. I jeszcze zaproszenie dla państwa o godzinie 10:15 na naszej antenie program Woronicza 17. Krzysztof Ziemiec już na posterunku. Jakie dziś tematy w programie? Tak jak i u was, Ukraina, czwarta rocznica tragedii w Smoleńsku i eurowybory. To, co powiedział wczoraj premier, to, co powiedział wczoraj Jarosław Kaczyński. Będziemy to komentowali, jak państwo widzą w studiu. Są już goście, zapraszam za niecały kwadrans. My również zapraszamy na program Woronicza 17, 10:15 na naszej antenie, a teraz przeniesiemy się na konferencję premiera Donalda Tuska.